Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, będę grał partię na 10 minut, będę komentował... Yy... Zagramy sobie ruch E4. Nie jest to moje standardowe posunięcie, ale na potrzeby różnych debiutów, które mogą powstać, właśnie spróbujemy zagrać E4. I teraz pytanie, jaki debiut wybrać? Mam szeroki wachlarz możliwości gram z jakąś panią. No tak, to nie będzie łatwa rozgrywka. Rosja, kolebka szachów można powiedzieć, chociaż Indie prawdopodobnie są kolebką szachów. Czy skoczek F3 wybrać, czy F4, gambit królewski, czy gambit szkocki? Ja myślę, że zagramy sobie A, romantycznie nieco. Zagramy Zagrajmy sobie F4. Poszło wybicie. Ja bardzo lubię goniec na c4. Tu zawsze król się fajnie chowa na f1 w gambicie e, królewskim. Jednak poszedł hetman na h4. Elegancko. E, tutaj e, mam teraz opcję zagrania zaraz z tempem skoczkiem na f3. Jeżeli przeciwniczka będzie grała to dobrze, to raczej taki ruch d5 wchodzi w grę. Żeby troszeczkę otworzyć gońca i oddać pionkę za cenę rozwoju. No ale teraz jestem ciekawy właśnie, czy taki ruch e, wymyśli. Ewentualnie może takie posunięcie powstanie. E, gdyż potem można próbować grać goniec c5. Z groźbą mata na F2, ale my się nie boimy absolutnie. Nawet jak goniec C5 teraz ruszy, to my sobie mam, mamy taki ruch D4, więc się nie obawiamy. Skoczek F6 oczywiście jest możliwe. G5 można zagrać. Myślę, że skoczek F6, aczkolwiek też D6 istnieje takie posunięcie. Skoczek F3, goniec G4. A no właśnie, nie mogę zbić Hetmana, bo tutaj też tracę Hetmana. Więc może potem zagramy sobie. No właśnie, jest D6. Ja nie muszę się śpieszyć z tym posunięciem, chociaż mogę go zagrać. Plus jest taki, że goniec jest zamknięty. Dobrze, gramy skoczek F3, bo tak trzeba zagrać. Dostanę na pewno ruch goniec G4 bez dwóch zdań, i tutaj zagramy sobie mm, skoczkiem na C3. Zagramy skoczkiem na C3, absolutnie. Za chwilę muszę jakieś D4 jeszcze uskutecznić. Taki jest mój plan. Będę chciał wyprowadzać w ten sposób skoczka i pionka do centrum. Na razie Hetman wisi, więc na pewno zawodniczka zastanawia się nad goniec G4. Według mnie ten ruch jest całkiem dobry. Chociaż moi drodzy, ciężko mi do końca stwierdzić, czy on jest najlepszy. Bo jak zbije i go nie zbije, to wisi pionek na C2. Jednak się wycofała Hetmanem. Zobaczcie, Hetman potańczył. Myślę, że skoczek C3, żeby od razu próbować tutaj tego Hetmana męczyć. Oczywiście muszę się liczyć z takim ruchem jak G5. C6, dobra. Przynajmniej skoczek nie wyjdzie na C3 szybko. I tutaj na pewno D4. Wydaje mi się, że ta pozycja białych jest bardzo, bardzo przyjemna. Mamy centrum, nic nam w zasadzie nie grozi król, jest tylko zderoszowany, ale tego króla można oczywiście na raty zroszować, będą. To trzy posunięcia, trochę długo, ale przede wszystkim G5. Na G5 taki ruch trzeba uważać, ale D4 już daje możliwość na przykład zagrania E5 i na pewno zawodniczka się zastanawia tutaj. Zobaczcie, zużyła już dwie minuty praktycznie w partii. Ja zużyłem jedną minutę, myśląc tylko 30 sekund nad początkowym ruchem. Ok, koniec na G4, i teraz tak jak zagram tutaj, to na pewno odejdzie. Jestem przekonany, no ale chyba teraz, czy coś lepszego można tutaj zagrać. Jakieś E5 spróbować y, zawalczyć. Tutaj, tutaj y, no Hetman bije. Mogę potem tam zbić. Jak Król zbije, to tutaj wygrywam w ogóle. Y, I teraz tak E5 może spróbować ostro zagrać. Generalnie, jak zagram tu, jak mi zbije na F3, a Hetman F3. Aha, tu mi leci na D4. Dobra, chwila, chwila, chwila Mr. Szachuś, tutaj musisz Chyba zagrać E5 Ostre, Zagrajmy sobie E5 Na ostro, moi drodzy, polecimy z przeciwniczką Chociaż z drugiej strony otwieram tego gońca Ale myślę, że trzeba Próbować grać ostro Bicie, bicie, bicie Bicie, Hetman bije Ale ja się nie boję, bo wtedy goniec F4 I wieża wchodzi na E1 Dobra, zbijamy tutaj na E5, bez problemu I teraz pytanie, co zrobi Moja przeciwniczka Marika Periaż-Fili. Ciekawy jestem, jakie ma prawdziwe Elo. Zobaczymy sobie może za chwilę, na fide. Albo po prostu później sprawdzę. Zobaczymy a i wpiszę wam oczywiście w komentarzu, jakie fide ma moja przeciwniczka. No to Hetman, zobaczcie się zakłopotał. kłopotą. Na pewno jest takie myślenie, na bicie na F, czyli wtedy zbijam i tu mam bardzo dobrą pozycję według mnie białymi. I Teraz pytanie, gdzie odejdzie Hetman, bo Hetman musi pilnować pionka. Jak tego pionka nie przypilnuje, to ja zawsze odbiję jednego pionka, wprawdzie. No w ostrych pozycjach jest to. Jest, jakby to powiedzieć, w Gambicie, miałem na myśli, że w Gambicie oddajemy piony za cenę rozwoju. Zobaczcie, jaki ja mam rozwój białymi. Grając Gambit Królewski, gdzie to nie jest mój koronny w ogóle debiut, to staram się tutaj namieszać na szachownicy. Przeciwniczka tylko jedne, jedną lekką figurę zdążyła wyprowadzić na ten moment, a Hetmanem sobie potańczyła nieco. No i teraz pytanie, gdzie ona odejdzie? Oczywiście mamy trochę czasu jeszcze. Ja tak szybko mówię, jakbyśmy grali jakiegoś buleta, ale no właśnie, poszło tu, dobra. Teraz tak, tam nie mogę. Pytanie tak, czy mogę zagrać sobie goniec na d3? To hetman pójdzie gdzie? Pytanie, gdzie hetman pójdzie? Goniec d3 mi się chce zagrać. Tam na d8 widzę słabość. Mogę też tak spróbować. Ale to dostanę na C2 tutaj bicie. Chociaż Hetman, jak będzie mi zaczynał zbijać pionki w moim obozie, to może się tam y, niestety pogubić i można go łatwo będzie zdobyć. H3, bicie tutaj. Jeżeli mi bije na C2, gram gońcem na D3 i złapałem Hetmana. H3 tak. Czy w ogóle H3 mi jest potrzebne? To jest pytanie. H3, jak bicie, to tutaj. I tutaj może G5 będzie zagrane. Ale to wtedy goniec D3. Goniec D2 wieża E1 może. Hmm. Powiem Wam szczerze, e, ciekawe. Ciekawe jak, ciekawe jak to rozwiązać. Zawsze mogę też tak zagrać? Nie, bez sensu. E, czy ja czegoś tutaj nie dostrzegam ciekawego? Może jakieś kopyta idą na e6? Za mało czasu, żeby to wszystko tak dobrze przeanalizować, ale wydaje mi się, że bardziej, bardzo praktycznym posunięciem będzie h3. Skoczek tam nie przejdzie później na G3 To już tak daleko wzrocznie patrząc na pozycję Myślę, że goniec na D3 jest taka myśl A, dostanę taki ruch Hetmanem Zobaczcie, jak zagram tak, też Hetman może zagrać tutaj Ale ja wtedy wybiję Jak wybiję, wybiję, wybiję Wszystko się wyrówna będą na lepszy rozwój figur Dobra, gramy H3 A jak zbiję, to od razu zbijam tutaj Hetman na C2 przede wszystkim nie może zbić Bo jest goniec D3, jest po Hetmanie To już powtarzam Ale myślę, że Hetman h zostanie zagrany bo hetman H5, generalnie może warto by było też zagrać gońcem, że po wybiciu będzie wymuszony goniec i mój goniec będzie stał na f3 bardzo stabilnie, tam potem sobie królem może schowam, schowam króla na h2, a jednak nie odważyła się tym hetmanem po raz kolejny sobie zatańczyć, no dobra, no dobra i teraz pytanie jak dalej, goniec cały czas mnie tutaj pilnuje, Chyba muszę zagrać sobie gońcem na D3. Zagramy gońcem, moi drodzy, na D3. Tak, zagramy gońcem na D3. Bo jak Hetman odejdzie, to ja sobie wezmę pionka na F4 gońcem i wyprowadzę czwartą figurę. A potem, bardzo fajnie, sobie królem mogę przejść, ewentualnie G4 spróbować zagrać. I tu przeciwniczkę starać się. Y, oczywiście y, tak starać się ją y, ogrywać, ale. Pogoniec D3, zobaczcie, że ja tym gońcem z aktywniejszej pozycji przyszedłem na, na D3, ciągle ta D3. Atakuje bezpośrednio Hetmana, tak po prostu, na konkrecik sobie gramy. Mój plan to jest zbicie pionka na F4, jasne, że ona może zbić tutaj, nie zbiła, ok, więc jest w porządku. No i teraz, czy ja coś mogę jeszcze bardziej wykombinować? Chyba nie. Tak jak pomyślałem, tak zbijemy sobie na F4 pionka. E, Okej, okay. czas jest prawie równy. Tam minutka przewagi to jest sporo w sumie, no jak gramy na 10 minut bez dodawanego czasu. I teraz kwestia, e, gdzie zagra moja przeciwniczka. No 2, 268 na czeskomie w szachach szybkich, to nie jest mały ranking, moi drodzy. I e, e, teraz pytanie. Zobaczcie, jak w ogóle Hetman potańczył strasznie dużo razy. Bardzo dużo posunięć wykonał Hetman w gambicie królewskim, no i widzimy właśnie, że na pewno ta pozycja jest dla białych wygodniejsza. Tutaj oczywiście G4 grozi, bo jak na przykład zagra z koczkiem, żeby atakować mi piona, tu na tym związaniu bazując, no to ja zagram tak, goniec G6 i mogę tam próbować jakieś no, takie sztuczki robić. Dużo jest dobrych tutaj zagrań, ze strony na pewno białych w tym momencie. Te figury się rozdmuchały. Skoczek A6? Prowokacja, moi drodzy, do bicia, żeby zepsuć piony, ale goniec jest silną figurą. Nie chciałbym tego zaprzepaścić. Ale już widzę, moi drodzy, pewną kontynuację. Widzę ruch G4. No, bicie nie wchodzi w grę absolutnie, bo tu skoczek się broni, goniec odejdzie figura więcej. G4 goniec, G6 będzie zagrane na pewno. I potem kwestia, czy zagrać tak. Czy zagrać sobie skoczkiem na D4, żeby na F5 spróbować się tutaj zakleszczyć. No, G4 będzie bardzo odpowiedzialnym posunięciem na pewno. I teraz pytanie, jak można tutaj jeszcze wzmocnić? Ja tutaj za bardzo nic, nic nie widzę takiego praktycznego. Wydaje mi się, że G4. Zagrajmy G4, goniec będzie musiał zagrać na G6 i tutaj... Aha, zawsze może mi zbić z tempem, bo z szachem. No to jest ten plus. Nieco to przeoczyłem, ale myślę, że to nie będzie aż takie bardzo złe z mojej strony. Myślę, że skoczek D4, jak zbije, to zbije, albo pionkiem w ogóle zbije, żeby skoczkiem wejść i nadeszeć się ustawić, tam coś zamieszać. Generalnie, może nie jest sensem w moim przypadku tak bardzo napierać na przeciwniczkę, gdyż ona ma jeszcze figury niewyprowadzone. Co? Tutaj zostało zagrane. Hetman D7? Niewiarygodne. Czy ja teraz mogę zbić tutaj, ale to nic nie da, bo goniec będzie silny. Skoczek F5 oczywiście chodzi mi po w głowie. Żeby stało to dosyć dobrze, goniec F5 też jest ciekawe. Jak goniec zbija, mogę tym pionkiem mieć świetne centrum. Tylko czy ten skoczek się utrzyma na powierzchni? Chyba nie. Zagramy sobie skoczkiem na F5 od razu. No właśnie, ten goniec jedynie może tutaj mnie zbić, ale wtedy ja będę stało na pewno wyśmienicie, jak już gońca będę miał. Goniec Z3 trzyma pozycję. Skoczek C5 niestety jest możliwe taki ruch. No ale myślę, że nie będę się tym bardzo przejmował. Zwyczajnie może zagram wtedy Hetmanem, żeby wprowadzić wieżę trzymając tutaj, bo skoczek zagrywając tu na pewno będzie miał ochotę zbić tego gońca paskudnego dla paskudnego dla czarnych. No właśnie ja nie wybiłem to ona mi będzie chciała wybić. No dobra e, takie prawo moi drodzy. E, ale może zagrać tak od razu ten pionek tam. Pionek tam na pewno będzie stał tak powiedzmy. Poniekąd dziwnie ale też może coś tam spróbować zamieszać. No powiem szczerze, że... Hmm, jakby to ocenić? Muszę kontrolować przede wszystkim czas. Bo tu mi poleci. E, no tak, nie w ogóle nie, nie myślę, żeby tak zagrać. E, no właśnie. Może wieża H2, żeby też tak spróbować. Na D2. Takie tutaj mam plany, ale. Hmm. Chwila. No, skoczek D6 chyba konsekwentnie trzeba pograć, a wtedy puszczam skoczka. Tutaj, 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 tutaj. No jakieś wybicie, wybicie, zdwojone pionki, skoczek F6, hmm, albo długa roszada będzie po prostu zrobiona, długa roszada będzie zrobiona, to skoczek E4, dobra, konkretnie gramy, moi drodzy, skoczek D6, trzeba y, uderzyć, ten skoczek trochę się na, też nalatał i goniec, który nie został wyprowadzany, po prostu go zbije, ale nie mam wyjścia, muszę wybić. Tu jakieś wybicie na pewno też będzie. Troszeczkę upraszczamy pozycję, ale pionek mam nadzieję, że zrobi karierę. I teraz pytanie: jak skoczek wyjdzie, to on tutaj też może za, do, za dobrych pól nie ma w tym momencie, ale zobaczymy: zobaczymy, zobaczymy. Skoczek wybił, pionek wybił. To widziałem, to widziałem, moja droga przeciwniczko. Pionek. Różnobarwne gońce, pionek może być upierdliwy. Jakby się skoczkiem udało tutaj stanąć za chwilę, może w sposób taki, byłoby świetnie. Więc jest plan. Generalnie tak też można, ale skoczek na przykład na F6, to mi się wydaje, że uskutecznimy szacha. Pytanie, czy ta końcówka jest przyjemna. Roszada prawdopodobnie jest tutaj liczona przez, przez moją przeciwniczkę Może taki ruch tutaj Wieża C1, tam wieża C7 Nie, to już mnie ponosi Dobra, dajemy szacha, bo taki ruch już chciałem grać od razu Chodzi o to, żeby też wprowadzić szybko wieżę I królem za chwilę Spróbujemy zagrać, żeby ten król Wpuścił drugą wieżę do akcji Wymiana, OK. Wymiana jest, jest opcją na pewno Tylko pytanie Czy ja mam to wymienić Czy to zostawić Generalnie mogę też odejść tym Hetmanem i próbować grać wieża E1. Pytanie, czy odejść Hetmanem? Nie, wieża E1, bo jak, on zbi jak ona zbije, to ja zbiję i wchodzę na E7. OK. Tu jest szach. Ta moja wieża już jest od razu aktywna w partii. Poczekajcie, tutaj jest jeszcze bicie, ale jest szach oczywiście. Dobra, bo już się bałem, że coś podstawiłem. Jest szach, no i tego pionka będę musiał bronić. Zawsze mogę go obronić wieża E3, albo go po prostu oddać, moi drodzy, za aktywność. Wydaje mi się, że za aktywność. Lecimy na aktywność, nie będziemy nawet się zastanawiać. Aktywność jest bardzo ważna. Ta wieża może tutaj na siódemce trochę namieszać. Oczywiście, to wybicie ym, da mi możliwość zagrania królem, skoczek różnobarny. Nie, tu się broni. Królem zagram i moja wieża wtedy szybko wchodzi. To myślę, że tak, to myślę, że będzie dobre, a tutaj będzie wisiał też pionek na F7, którego oczywiście nie muszę od razu zbijać. Ale wydaje mi się, że, że tutaj jest dobra pozycja. Jakaś wieża E8 jest możliwe, to wieża B7. Skoczek jednak się zasłonił. Teraz pytanie. Tutaj chyba tutaj, e, chyba, a może tu, żeby skoczek, żeby tu nie był bicie z szachem. Król, Król g 2 gramy i wieża E1, tak jest plan tego pionka zostawiamy w ogóle w spokoju. Tak sobie gramy. I teraz pytanie czy nie wybić pionkiem kolejnym. To będzie dobre chyba. Pionek wybije, potem zagramy d4 i d5. A jak wieża wybija, nic nie atakuje konkretnie. Bijemy pionkiem z szachem, to jest też tempo i idziemy pionkiem do góry. Skoczek pinuje pola d5 e4, to jest ważne. Różnobarwne, 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 właśnie tutaj. Idziemy chyba pionkiem. Idziemy tutaj, za, e, zabieramy pola dla skoczka. Przede wszystkim pole C5. E, I teraz tak. Zawsze mogę gońcem tak spróbować zagrać. Nie, to wieża nie wyjdzie. Wieża w ogóle jest nieaktywna, więc to jest na pewno plus. Tylko pytanie, jak wykorzystać. Jakby ten skoczek znalazł się na d to już mamy wygraną partię. D, byśmy dali pięknego mata. E, I teraz tak. Będę raczej chyba tutaj próbował grać. A teraz nie mogę. Dobra. Skoczek na B3 chce też poszaleć, wieża nie wyjdzie, więc tutaj ewentualnie bicie, B3 mi chodzi po głowie, żeby ograniczyć skoczka, skoczek D5, bicie, bicie, tam wolna linia się zrobi i teraz pytanie, zagram tak, tak, wezmę pionka różnobarwne, no myślę, że okej. Okay. Myślę, że ok Myślę, że b3, żeby skoczka ograniczyć Ograniczamy figury, stoimy sobie grzecznie Ważne, że wieża nie może wyjść Ale ja na pewno, myślę, że na pewno Będzie zagranie skoczek d5 Po skoczek d5, aha, zobaczcie Po skoczek d5 bicie goniec e4 grozi A Ajajaj Tego nie przewidziałem, szczerze mówiąc A skoczek d5 będzie dobre Skoczek d5 nie zagrała moja przeciwniczka Wystraszyła się, ok bardzo mnie to cieszy, że się wystraszyła. Król, król G3 kombinuje. Aha, król pójdzie tutaj. Właśnie, tak, może? Nie, no chyba nie. Hmm. Może spróbujemy zagrać tak? Ale to wtedy skoczek D5. Jak nie zagrała skoczek D5, to może teraz też nie zagra. Ale po tym ruchu to tak. Dobra, nie, nie, nie. Tu chyba trzeba grać królem. Gramy królem. Teraz skoczek D5 już nie jest taki groźny. Tutaj zagramy, żeby pilnować. Żeby pilnować. No właśnie, czego pilnować? Może H5, żeby tu. Już troszeczkę przyspiesza nam partia, bo czas się nam nieco kończy. H6? Dziwne posunięcie. E, spróbujemy zagrać A4, żeby tego skoczka jednak teraz odpędzić. Tu zawsze gońcem na, na D6 będziemy pilnować. I teraz nie będziemy, bo jest skoczek na C8. Krzysztof, co ty tutaj wyprawiasz? No powiem Wam szczerze, przestała mi się ta pozycja podobać niestety. Jednak gdzieś tam nie docisnąłem. Dobra, idziemy, bo muszę coś grać. Czas się kończy. A jajaj, to będzie chyba czasówka. No skoczek C8 odbija mi pionka, a w pionkach będę, będę miał pionka mniej. No muszę chyba, y, muszę chyba jakąś aktywność uskutecznić. No D5, D5, nie pozostaje mi tutaj nic innego sensownego do wyboru. No musi raczej zbić, tak zbijam. Skoczek C7, może coś tam zamieszam, może jakieś H4. Jednak tym, jednak tym poszło. Poczekajcie, 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 ale czy ja tam... Muszę bić, czy ja muszę to bić? Pytanie, czy ja muszę to bić, bo jak skoczek, to idę tym i wygrywam, chyba tutaj nie prawie wygrywam. Ajajaj, no dobra, bije, bije, bije. Upraszcza się sytuacja niestety. Król zbił. Wybijemy, poszukamy szczęścia. I teraz aktywność króla. Aktywność króla. Może idziemy tutaj, żeby atakować piona, i zagramy za chwilę tu. Ta pozycja na pewno nie jest przegrana dla czarnych. Absolutnie. Tutaj czas się przede wszystkim będzie liczył w tej pozycji. Niestety tutaj zostało zagrane. Tak gramy, żeby pilnować. Hmm, tutaj goniec może zagrać. Dobra, jakiś szach. Ciężko powiedzieć. Gramy tak, żeby tego piona zbić. O, właśnie. Może tego piona zbije i jakieś szanse się pojawią kwestia czas, 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 bijemy pionka dobra, kontrolujemy tutaj jest zagranie idziemy sobie B4 szybko tutaj grozi strzał, mogę od razu tak zagrać końcówka byłaby lepsza tutaj szach, czy właśnie król, król, aktywność króla Mój skoczek się zapultał. Ja tam miałem dobrą pozycję. Tutaj idziemy po pionki i skoczek ucieka. Bardzo dobrze. Przeciwniczka się pomyliła, pomyliła się. Yy, tutaj tak, żeby wziąć tego i ten wolniak będzie. Zawsze jakaś tam yy, opcja. Musimy uważać. Aha, tutaj musimy uważać. Tutaj poleci pionek, tutaj poleci. Szach, szach, skoczek, skoczek. Wraca do, do łask. Yy, idziemy skoczkiem, zawsze tu będziemy bronić. Yy, I teraz tutaj padnie, tak. Tutaj padnie, yy, to nie szkodzi. Ile mamy czasu? 26 sekund. Muszę grać szybko, szybko. Tutaj bronię, tego będę chciał wziąć. Ten padnie, trudno. Trudno, że ten padnie, nie ma wyjścia. Tak gramy. Idziemy szybko. I teraz skoczkiem będę mógł sobie zagrać na przykład tak. Yy, Okej. Okay. A, podstawiłem, podstawiłem. Tutaj wezmę i chyba nie przegram tego. Powinienem. A, ona też podstawiła. Co to za końcówka jest, słuchajcie. Masakra. Ta końcówka jest, yy, ciężko powiedzieć, chyba remisowa, ile czasu? 14 sekund, ojoj. Oj, 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 oj. to jest remis, moi drodzy, to jest chyba remis, yy, tak, 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 król nie przejdzie. Dobra, proponuję remis, moja droga, no dlaczego nie chcesz przyjąć remisu? No nie, widać, że ewidentnie dziewczyna chce grać na remis, ale tutaj przecież to jest remis, no. Znaczy, nie na remis, tylko chciała grać na wygraną. Dobra, mamy remis z panią, ale wynik, według mnie, jest nieistotny. To jest kwestia tylko, ile mieliśmy czasu na tę partię. Według mnie ta partia była wygrana. Już to sobie udowodnimy w analizie, moi drodzy. Już powiększam troszeczkę szachownicę, sprawdźmy, ale była rozgrywka. Muszę przyznać, że działo się trochę w gambicie królewskim. I teraz sprawdźmy, jak ona grała. Ja tego nie wykorzystałem jednak do końca, słusznie. Tutaj poszło, tak? Czyli mamy normalny debiut D6, skoczek F3, Hetman F6 się poplątał. Hetman E2 pokazuje, no to trzeba szczegółowo, szczegółowo tu grać. Nie, dobrze, skoczek c czy to są wszystko normalne posunięcia. D4 wiem, że to jest dobra pozycja i E5 zostało zagrane tak jak silnik podpowiada. Het Bicie nastąpiło, pionek wybił, no tak, hetman trochę tutaj potańczył. Teraz chwilkę się zastanówmy, dajmy programowi pomyśleć. H3 pokazuje mimo wszystko to co myślałem, ale koniec D3 też jest opcja. A, zagrałem H3 w ogóle, ha! Goniec na H5, goniec D3. Tak, wszystko się zgadza. Grałem dobrze te pozycje i goniec bije w 4, plus 1,5 prawie jest na, y, w przewadze. Zobaczcie, że ta pozycja, no, w pogabicie królewskim, jest bardzo dobra. Skoczek A6, nie najlepszy ruch, jak widać. I teraz G4 tutaj można zagrać. I tak poszło w ogóle. Kurcze blade, dobrze grałem. Powiem Wam szczerze, jestem z tego zadowolony. Aha, dobra. Teraz komputer każe bić jednak tego skoczka. I po wybiciu każe grać Hetman Edwa, żeby po prostu atakować przy okazji słabego pionka, a tutaj i tak opcje istnieją. No tak, a ten goniec faktycznie nie jest aż taką silną figurą. Można było to jednak wykorzystać. I w ten sposób zagrać. No, widocznie brakuje mi troszeczkę obycia o w, tym, w tym gambicie królewskim. No trudno. Zagrałem skoczkiem na d4, myślałem, że to też będzie ok. Hetman d7 i cały czas pokazuje bicie na 6. Mamy naukę, moi drodzy. Zepsuć strukturę pionów i grać na strukturę pionów strategicznie. Skoczek f5, no właśnie, wypuściło mi przewagę. Skoczek c5 już troszkę ta przewaga zmalała. Tutaj pokazuje nawet nieco lepszą czarnych. Dałem się rozwiązać przeciwniczce. Skoczek był złym ruchem, dlaczego? Dlaczego ten ruch jest lepszy? Pozostawienie skoczka okazuje się, że jest fajniejsze, gdyż może atakować stępem i na e 6 fajnie sobie stanąć. No, ja bym się nie odważył tutaj zbić jednak gońcem, ale faktycznie, jakby się przyjrzeć mocniej, to może być, być i dobre. O, szachy, zobaczcie, jednak yy, są skomplikowane nieco. Szach, Hetman E2, Hetman E6. Tutaj czułem, że jest dobrze. Ja czułem tu, że jest bardzo dobrze. Wieża E1. No wybicie, wybicie. No właśnie. To jest bardzo dobra pozycja. Król D8. Król F2 pokazuje mi maszyna. Ale wieża E7 też istnieje ruch. I skoczek D7. Dobra. Król G2 pokazuje Stockfish. Zobaczcie, co zagrałem. Król G2. Jestem bardzo zadowolony z tej pozycji. Muszę przyznać, że... Y y no, nie to, że samo zachwyt, ale jednak coś tam, coś tam, coś tam się czuje w, tej, w tych szachach. Poszło zagranie, poszło zagranie, wszystko tak jak silnik pokazuje. Bicie i teraz, pionkiem czy wieżą? No właśnie, kluczowy moment w partii, moi drodzy. Wieżą jest mimo wszystko lepsze. A właśnie, wiecie dlaczego? Bo jak bije wieżą i ona bije mi na D3, to ja zbijam piona. To przeoczyłem, dlatego nie zbiłem wieżą. W ogóle y, odrzuciłem bicie wieżą. A jednak aktywność figury jest bardzo ważna, pionek stąd dobrze stacjonuje jednak i tego króla nieco zakleszcza. No bicie wierzą, było kluczowym posunięciem. Tutaj wybiłem tym niestety, król e8, zobaczmy dalej jaką miałem przegraną lub w końcówce to tam się wyrabiało. Skoczek b6, ok, b3, nie za dobry ruch, f6, królem, tak, król f7. H5, wieża E8, nie, H6 jeszcze poszło. A4, tu wieża 8 tego pianami właśnie skrobie. A5 skoczek C8 i D5. Wieża zbiła. No tutaj wybić trzeba, czy nie? Równorzędne ruchy. Wieża C1 yy, i bicie tu nawet. Istnieje lepsze, dobra, poszło jak poszło, wybicie, wybicie. No i tam jakaś moja nadzieja. Oczywiście myślę, że tę pozycję bym utrzymał remisowo przy różnobarwnych gońcach, mimo straty piona. Ale wiecie, przy małym czasie, tu widzicie, ile nam zostało jeszcze minut, znaczy sekund w tym wypadku w tej pozycji. Skoczek A5, A4, A6, i pokazuje lepszą. W ogóle zobaczcie, jaki sprytny ruch. Goniec F4, a jeżeli pójdzie tu, to skoczek B6 i przegrano. Pionek dochodzi. A Ajajaj, albo tracimy figurę. Goniec F4, jakbym widział. Tak troszkę panikowałem, bo ze względu na czas. Jakbym widział, to bym zagrał po tym ruchu. Król E7 najlepsze okazuje się. I skoczek C5 tego piona zdejmuje, a król nie jest aktywny. No właśnie, bardzo ciekawa i pouczająca końcówka tutaj powstała. No po, poszedłem tak, skoczek. Zobaczcie, pokazuje plus, plus duży, plus i pół, plus jeden i pół. Tutaj i tu zagrałem, po ruchu w, dopiero zauważyłem, moi drodzy, że ten ruch wygrywa. Dlaczego? Bo po tym ruchu, król d7 to jest nieistotne, ja po prostu biję skoczka. Skoczek c5 to jest strategicznie wygrana pozycja. Po król d6 gram sobie pionkiem idę do przodu lub też b4 mogę spróbować zagrać. Tak tak, to jest kwestia tylko czasu, ja bym na pewno to dostrzegł. Bez problemu. Myślę, że dla nas to też jest nauka. To jest wymiana niby gońce są lepsze w otwartych pozycjach od skoczków, ale jednak w tym wypadku jest konkretne działanie, bo ten skoczek się robi piekielnie silny. No niestety tak nie poszło. Trudno, A to jest kwestia czasu, że mieliśmy mało zbiłem goniec b4. Ja mówiłem na że tutaj był ruch stępem jednak niepotrzebna panika. Dobra, yy, no okej. Okay. Poszło tak. Goniec C5 cały czas pokazuje przewagę. Król D7. Goniec, a goniec F8 już tutaj pokazuje, żeby się zapionki zabierać. Hmm, słusznie. Król F3. Król F3, zobaczcie jeden błąd. No tak, silniki, silniki są bezwzględne. Goniec D3 w ogóle chyba mam problemy ze skoczkiem. Muszę tak grać, a B5 po wybiciu uciekam. No i walczę o remis w tej pozycji. Przeciwniczka królem zagrała, goniec, pionek, okej, okay, poszło tak, Koniec d1, tutaj król i król b7 błąd, moi drodzy, król b7 błąd. Skoczek c5 z szachem, no skoczek się robi aktywny, tylko gdzie ja tam później źle zagrałem, tu trzeba było bić, nie zbiłem, niepotrzebnie, w ogóle skoczek stoi bardzo aktywnie, aha. Już wiem dlaczego tak zagrałem, bo nie chciałem tego piona stracić, dlatego skoczek uciekł na E4. Bo tu goniec bronił. No ale to jest bez sensu. Oddaję pionka i gram i biorę tego i próbuję e, zbijać kolejne idę pionkiem na h straszyć. No cóż, poszło tak, poszło tak. Skoczek no wycofał się niepotrzebnie zupełnie. A to jest kwestia właśnie ilości sekund do końca partii. E, król, goniec, skoczek zbił, e, goniec, tak. No tutaj remisik stoi, tak, tak. Oczywiście, tu oddanie, goniec G5. No i tutaj popełniłem ogromny błąd. Jak widzicie, podstawiłem skoczka, ale to już wynika z tego, że mieliśmy bardzo mało sekund po 20 sekund. Jak grać? Król F2 i skoczek, pewnie. No, zremisowałbym bez problemu. Tego skoczka wymienił, i tutaj pionki by popadały. Poszło bicie? Tak. Ja myślałem w ogóle, że tutaj mam szansę, nawet po skoczek D5 na taki ruch. I że zremisuje, ale jednak nie, technicznie tutaj pokazuje komb, że pewnie jak nawet goniec wymieni się za tego pionka. No to matowanie gońcymi skoczkiem. Jeszcze te piony trzeba pozbierać po drodze. Mocno technicznie trudna pozycja. No a tutaj przeciwniczka oddała tego skoczka. Czy to była wygrana jeszcze, jestem ciekawy. Bicie, bicie. Tutaj król. Król bardzo ładnie grała królem aktywnie tutaj do pionków. Bardzo ładnie. Tak, tak, nie no tutaj wygranej nie było jednak. No tak, król się tutaj zawsze trzyma i goniec. Ale też yy, dziwne, że w tej pozycji zobaczcie co nagrała. Liczyła ja mam 5 sekund, na 6 i tutaj powtarzaliśmy po prostu ruchy. Specjalnie nie wzięła pionkę, żeby yy, yy, czesko mnie uznał tej pozycji za remisował. No szkoda, szkoda, że tak się zachowała. Aczkolwiek. <laughs> to czas jest elementem gry, dobra, nie czepiam się już, oczywiście przy dodawanym czasie to by było klepanie już bez sensu. No dobra, ale jestem, spo, jestem z partii bardzo zadowolony. mam nadzieję, że jakieś tam triki z tej z Gamitu królewskiego wyciągnęliśmy. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się zdrowo i ciepło. Do następnego razu, cześć.